Czas komunijny trwa w najlepsze. W sieci również gwiazdy i celebryci chętnie chwalą się swoim udziałem w tegorocznych uroczystościach. Przykładem tego jest Agnieszka Chyży, która opublikowała zdjęcia z komunii swojej córki na platformach społecznościowych. To wydarzenie było powodem radosnych momentów w życiu rodziny, które zgromadziła się z różnych zakątków Polski. Dumna 38-latka podzieliła się tym ważnym dniem, opisując go jako pierwszą komunię świętą swojej córki. Na udostępnionych fotografiach możemy zobaczyć ujęcia rodzinne oraz zdjęcia przedstawiające miejsce, w którym odbyła się komunia. Choć większość komentarzy była pozytywna, pojawiły się także głosy krytyki. Część osób nie zgadza się z chwaleniem się prywatnym życiem w mediach społecznościowych. Ich zdaniem, takie zachowanie jest nieodpowiednie. W odpowiedzi na te uwagi, żona Grzegorza Chyży wyjaśniła, że przez udostępnianie tych momentów w sieci nie tracą prywatności. Według niej, pokazywanie fragmentów pięknych chwil nie oznacza, że muszą ujawniać wszystko i wszystkich, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, które mają prawo do prywatności. To tylko niewielki fragment życia, który nie narusza ich prywatności. Jeden z fanów Agnieszki kontynuował dyskusję, twierdząc, że taka publiczna prezentacja nie wnosi nic do życia innych ludzi. Dodał, że uroczystość komunii jest dla niego i najbliższych, a w dobie mediów społecznościowych ludzie zagubili się w tym bezładzie. Czy celebrytka weźmie sobie te słowa do serca?